Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, 12. partia meczu o Mistrzostwo Świata w szachach pomiędzy Dinklirenem a Janem Niepomniaszczym. Ekscytująca partia, tym razem powiem krótko, nie było szybkiego remisu, nudnego remisu, jak to było w partii numer 11. Tym razem tutaj była niesamowita walka, masa błędów, bardzo dużo nerwów. No i cóż, przechodzimy chyba do analizy partii i w międzyczasie będę opowiadał co i jak. Otóż Ding gra kolorem białym, rozpoczął ruchem D4, nepo skoczek F3, skoczek F3, D5. No i już sobie myślę, no to fajnie, gambit hetmański C4, a tutaj Ding zagrywa E3. Myślę, że też takie jakieś boczne warianty miał dobrze przygotowane. Jego sekundant, raport Richard, na pewno potrafi na szachownicy zamieszać w różnych otwarciach. Jest ruch C5 ze strony Nepo. Nepo też miał tu swoje na pewno jakieś ciekawe rzeczy przygotowane przeciwko Dingowi w takich różnych otwarciach. I skoczek z B na D2. Bardzo oryginalnie. Ja myślę, że wejście po prostu w temat typu C4 mogłoby prowadzić do bardzo wyrównanej walki. Aczkolwiek po tym ruchu, co ciekawe, zostało to wszystko tutaj wybite na D4 i przeszliśmy do takiego troszeczkę do debiutu obrony Karokana wymiennego. Co ciekawe. I teraz hetman C4, hetman C7 ze strony Nepo, C3, ruch naturalny. Tutaj teraz się wyprowadza gońca na D3, robi się roszadę. Takie proste ruchy tutaj ze strony białych, ale to też jest jakaś strategia, bo to jest generalnie równa pozycja, ale wygodniejsza, taka myślę, że troszeczkę ciutkę lepsza, wygodniejsza dla białych. W tej sytuacji Nepo zaskoczył chyba wszystkich, dlatego że zagrał gońcem na D7. To posunięcie nie jest jakieś wybitne i powiem szczerze, nie wiem co ma za bardzo na celu, więc nie wytłumaczę, ale jest to taka prowokacja na pewno do ruchu skoczek na E5, no bo to się narzuca i skoczek w centrum często stoi dobrze. W tym wypadku jakby skoczek zagrał na C6, można by było wstawić skoczka po ruchu E6 z planem goniec D6, żeby naciskać. Mogły być zagrane na przykład goniec D3, to są bardzo prawdopodobne posunięcia po wybiciu goniec D6, hetman E2. Możliwe, że Nepo na taką pozycję liczył, grając później na przykład goniec na C6, żeby na przykład mieć skoczka na E4. To są bardzo ciekawe rzeczy. Ciekawe, co on tutaj miał w głowie. Nie wiemy tego, a każda oczywiście wymiana skoczka za tego gońca jest korzystna czarnymi z uwagi na to, to bardzo łatwo sprawdzić zawsze. Pamiętajmy, struktura pionów, szkielet w szachach nam pomoże zrozumieć, która figura jest lepsza, która słabsza. W tym wypadku, jak skoczek był zbił gońca na C6, to zostaje goniec D6 i on dobrze operuje między pionkami. Tak nie było, moi drodzy. Przejdźmy do partii, ale obnóg było sporo, bardzo ciekawych. Tutaj Ding zagrał goniec na D3, skoczek C6, normalne ruchy, roszada i teraz Nepo goniec na G4. Strasznie mnie to dziwi. Nie wiem, co tu się stało, że goniec zagrał na D7, a potem na G4. To wygląda bardzo dziwnie, ale uwaga, to nie jest jakaś, powiedzmy, jakaś, nie wiem, jakiś straszny ruch. Taka trochę strata tempa, ale nie jest to jakieś super zauważalne. Oczywiście goniec z G4 jest dobrym posunięciem w tym wypadku, bo jakby goniec stał na D7 i zagralibyśmy E6, no to tutaj byłby problem z tym gońcem. Goniec G4. Teraz wieża E1 ze strony Dinga. E6 zagrywa Nepo. Zobaczcie na czas, że Nepo troszeczkę też myślał w debiucie. I Ding zagrał skoczek na F1. Typowy plan przerzutu skoczka na G3. Goniec na D6, bardzo normalne ruchy i goniec na G5. W tym momencie roszada ze strony Nepo. Ding w tej sytuacji, moi drodzy, myślał 30, około 30 minut nad ruchem, co jest też takim fajnym trikiem szkoleniowym, bym powiedział. Oczywiście to jest też dużo czasu jak na jedno posunięcie, ale mamy grę środkową i Ding szukał swojego planu, albo przygotowywał, albo przypominał może sobie jakiś plan, albo cokolwiek. Możliwe, że ta pozycja była już dla niego nieco nowa. Tak przypuszczam, myśląc pół godziny nad ruchem i tutaj wymyślił posunięcie. Goniec bije na F6.
Z jednej strony jest to ruch dobry, z drugiej strony taki, niech nie powiem, że zły, no bo taki normalny powiedzmy. Chodzi o to, że białe straciły parę gońców, to jest taki mały minus, a plus jest taki, że są zdwojone pionki, zepsuta struktura pionków po stronie króla, ale jedna i druga strona na pewno się z tej opcji cieszy i tutaj Ding zagrywa skoczek na G3. W tym momencie nastąpiło F6. Ja teraz, przepraszam, F5, ale cofnę dwa ruchy i pokażę alternatywę, jak to mogło się jeszcze ciekawie toczyć. Mianowicie król H8 bardzo się narzuca w tej sytuacji. Przepraszam, poskoczek G3. Król H8 się bardzo narzuca w tej sytuacji. Dlatego, że chcemy może wprowadzić wieżę na G8 i to by był całkiem niezły ruch. Tutaj po na przykład ruchu H3 mógłby nastąpić bardzo ciekawy wariant. Goniec bije na F3, hetman bije na F3 i posunięcie F5 bardzo narzucające się. Możliwe, że Nepo nie chciał iść na ten układ, dlatego że tutaj białe miały naprawdę świetną odpowiedź, ale uwaga, niekoniecznie by wygrywały te pozycje. Ale skoczek bije na F5 i bicie pionka. Tutaj białe zbijają, mają dwa pionki za figurę i atak matowy. Oczywiście F6 tego mata chroni. I tutaj są dwie opcje. Albo zbijamy hetmanem na D5, co mi się podoba, dlatego że zbijamy tego środkowego pionka i tych pionków po jednej stronie i po drugiej stronie mamy przewagę. Mimo że figura mniej, to nie widać, żeby czarne tutaj mogły coś jakiegoś konkretnego zrobić. Druga opcja to jest wieża na E6 w tej sytuacji, żeby spróbować zbić i dać mata, jeżeli hetman by odbił, ale po wieża na przykład D8, żeby bronić pionka, mogłoby nastąpić bicie, bicie, bicie. No i tak naprawdę ta pozycja jest równa z uwagi na Równa według silnika, oczywiście, z uwagi na bardzo dużą przewagę pionków za figurę. No ale Dink nie wiem, czy by na tę pozycję poszedł. Znaczy, raczej by musiał według mnie, bo to się dosyć narzuca, ale może Nepo się coś tutaj nie podobało. Na pewno trzeba dokładnie się bronić też tutaj czarnymi. Inna opcja, moi drodzy, po ruchu H3 to goniec bije H3, co ciekawe, i po wybiciu jest odsunięty król. I tutaj czarne mogłyby uderzyć na G3, wejść hetmanem, król by się schował. Po wybiciu na H3 jest na przykład skoczek na H2, wieża G8 z opcją mata. Oczywiście trzeba się bronić, na przykład hetman F3. Bronimy się, staramy się wymienić hetmany. Hetmanów czarne wymienić nie mogą, gdy mają figurę mniej. Wieża G1 i F5. No i taka pozycja teoretycznie mogłaby powstać. Jeszcze hetman F2, dosyć też ważny ruch, żeby hetman nie wszedł na D2. No i ta pozycja mogłaby na szachownicy powstać, ale też nie widać za bardzo, jak białe miałyby się rozwiązać. Oczywiście, jeżeli białe by wymieniły ciężkie figury, to miałyby bardzo duże szanse na wygranie tej pozycji. Czarne jednak musiałyby tutaj coś poczarować. No, bardzo ciekawe opcje panowie nam tu zaprezentowali. Takie odnogi dosyć ciekawe mogłyby być. Jednak Nepo zagrał dosyć pewnie posunięcie F5. W tym momencie nastąpiło H3, jest bicie. I skoczek zagrał na E7, czyli jednak czarne troszeczkę się obawiały strzału na F5, co jest zrozumiałe, normalne. I w tym wypadku od razu Ding zagrał skoczek H5. I to jest bardzo słuszna koncepcja, dlatego że skoczek nie ma już tutaj. Czarne nie mają pionka, którego skoczka z H5 mogłyby odstraszyć, więc ten skoczek może znaleźć piękną placówkę na F6. Oczywiście król się schował na H8 i Ding przechodzi do konkretnych zadań i mi się to bardzo podobało. W ogóle ciutkę oglądałem transmisję na żywo, ciuteczkę. Wpadałem tutaj w pewnych momentach i patrzę, jest G4, bardzo dobrze. Moi drodzy, nie można zbić pionka, bo jest mat za chwilę w następnym ruchu. To jest ważna sprawa, trzeba o tym pamiętać. Oczywiście tutaj czarna wieża zagrała na G8. No i ruch, który jest bardzo potrzebny, król H1 i taki normalny, zawsze takie ruchy trzeba wykonywać. No i w tym momencie skoczek zagrał na G6 no i teraz zaczną się powoli, moi drodzy, schody, błędy z jednej i z drugiej strony. Otóż pierwszy błąd popełnia Ding, goniec C2. Choć nie jest to jeszcze jakiś taki błąd, który przegrywa mocno partię. Tutaj przede wszystkim należało zagrać wieża G1, wzmocnić się na linii G, na przykład po skoczek H4. Tutaj hetman odszedłby na przykład na E2. I dalej pozycja według silnika jest równa, ale wydaje mi się, że to białe mają tutaj pewien nacisk, choć powiem wam,
bardzo ciężko mi stwierdzić, co tutaj w ogóle zagrać. Tutaj trzeba też uważać na coś takiego jak, przepraszam, jeszcze cofnę ruch, wieża G1 i goniec na H2. I na przykład jakby poszło wieża na G2, to skoczek na H4 tracimy jakość. Ale dosyć ciekawym ruchem byłoby zagranie wieża G3, bicie, bicie. I powiem wam szczerze, że z jakością mniej białe miałyby tu naprawdę spore szanse. Też z uwagi na to, że nie można zbić pionka. Hetman wchodzi, a za chwilę tutaj możemy zbić na F5 i rozbić strukturę. No to są bardzo ciężkie i trudne decyzje, szczególnie, że jest to 12. runda meczu o Mistrzostwo Świata. Przypominam, jest ich 14. I to nie jest proste, żeby podejmować tak ryzykowne decyzje. No cóż, oni są arcymistrzami praktycznie 2800, więc niech się męczą, ale za tę męczarnię ich kochamy, moi drodzy. Piękne tutaj partie rozgrywają panowie. Piękny mecz w ogóle. Skoczek zagrał na H4 w tym momencie, bardzo dobry ruch. Ding, Hetman E3, wieża G6. No, oczywiście ta wieża zwalnia drugą wieżę, broni troszeczkę tu pól, to jest wszystko zrozumiałe i dobre. Wieża G1 ze strony Dinga, F4. No, oczywiście jest wtrącenie, tutaj wieży nie można zbić. W tym momencie Hetman zagrywa na D3 i Hetman na E7. W ogóle Nepo gra najlepsze posunięcia. Jak silnik by tutaj sugerował. I teraz Ding zagrywa wieża A1, również najlepszy ruch. Tutaj czasami trzeba uważać na widełki. No ale wieża wchodzi do gry i Hetman G5. Bardzo dobre posunięcie, po prostu przerzut Hetmana na stronę króla. I teraz białe ja nie widzę, żeby miały jakieś bardzo duże konkrety. Przewaga Nepo w tej sytuacji na pewno polega na tym, że jemu remis w tej pozycji może nie wystarcza, ale bardzo dużo daje. Nie dość, że czarnymi remis, to już w ogóle fajnie. No ale Ding postanowił zaryzykować i zagrał C4. Ruch. Nie najpiękniejszej urody, ale co zrobić? No, próbuje otwierać pozycję, to jest dosyć zrozumiałe. Czarne wybiły najlepsze posunięcie, oczywiście zostaje izolowany pionek. Nastąpiło bicie, przepraszam, nie nastąpiło bicie na C4, tylko Hetman zagrał na C3. Tutaj oczywiście bić na C4, no raczej by wypadało, ale wiadomo jak jest. Skoczka na F3 się boimy, lecz ten skoczek nie jest groźny. Pamiętajmy, że zawsze tutaj też mamy opcję wybicia wieży. Bardzo trudne decyzje do podjęcia, ale do tych widełek jeszcze przejdziemy dalej. W tej sytuacji Hetman zagrał na C3 z opcją jakąś tam D5. Jednak Nepo w ogóle się tego nie przestraszył i zagrał B5. Czeskom daje tu dwa wykrzykniki. Dlaczego? A prawdopodobnie dlatego, że jak zagramy tak i będzie E5 i zbijemy wieżę, to może dlatego dał dwa wykrzykniki za odwagę, ale tu czarno odbijają, skoczek ma problem. Czarne tutaj sobie bez problemu poradzą przy takiej zamkniętej pozycji. No i cóż, jak było dalej, moi drodzy? W tej sytuacji nastąpiło A4. Po B5 jest A4. Tutaj ruch ze strony Nepo, B4. Najlepsze posunięcie w ogóle. Czasami nie pytajcie mnie, co oni grają. Oni dla mnie grają kosmos. Powiem szczerze, jak można tu reagować? Oczywiście, takim ludzkim, bardzo prostym zagraniem jest A6, i jak będzie wybicie, to wybicie. I czarne sobie dalej stoją grzecznie w tej pozycji, i może trzeba byłoby to zrobić. Bo pamiętajmy, jakie jest bicie wieży, to jest bicie, i ten skoczek ma tutaj po prostu problem. A po każdym ruchu D5 czarne muszą pilnować się po ruchu E5. W tym momencie nastąpiło A4 jednak. B4, bicie na C4 hetmanem i Nepo zagrywa wieża AG8. Błąd, moi drodzy. Dlaczego błąd? Tutaj przedstawię szereg ciekawych odnóg. Mianowicie należało zagrać skoczek F3. Bardzo ciekawy wariant. Uwaga, można aż zdębieć, jak się zobaczy tutaj, co się mogło dziać. A panowie na tym poziomie takie rzeczy, powinni raczej potrafić przeliczyć, bo to jest dosyć forsowne. Hetman C6 z atakiem tutaj z szachem. Może się tego Nepo obawiał, dlatego tak nie zagrał. Jeżeli zbijamy skoczkiem na E1, to zbijamy na A8. Wieża G8 musi się zasłonić i Hetman wraca na E4. Lepszych posunięć tutaj nie ma. I skoczek zbiłby gońca, czyli atak matowy byłby zażegnany. Po wybiciu na C2 Hetman mógłby zagrać na H4 z opcją dania mata na H3. W ogóle dzieją się cuda, moi drodzy. Mogłyby się dziać. Po Hetman D3, czyli tutaj obrona, mógłby nastąpić właśnie ruch piękny F5, który stara się rozbijać kompletnie strukturę. I teraz, jak chcemy zbić tego pionka,
przepraszam, obronić tego pionka, no to musimy oczywiście zagrać hetmanem. Wiadomo, że nie można zbić, no bo tracimy skoczka, więc hetman f3, w tym momencie bicie, no i tutaj wieża mogłaby wybić. Nie możemy zbić hetmanem przy okazji, mówię, bo jest szach i białe wygrywają, więc tutaj po wybiciu wieżą trzeba by było odbić, po wybiciu hetmanem odbić, odbić, odbić i uwaga, moglibyśmy przejść do takiej wspaniałej końcówki, ale wygranej czarnymi, dlatego, że jest b3, bardzo ważne posunięcie. Skoczek musi szybko lecieć do obozu po tej stronie, że tak się wyrażę. I goniec A3. Po wybiciu gońca jest B2 i wygrywamy czarnymi. Więc białe musiałyby zagrać w tej sytuacji. Już mówię, przepraszam, skoczek na D7, tak, bo ja sobie tej warianty już opracowałem wcześniej. No i tutaj nie ma wyjścia jak bicie na B2. Skoczek, żeby łapał pionka, bicie, skoczek i goniec bije na F2. Taki wariant teoretycznie 13-posunięciowy mógłby nastąpić. Myślę, że to nie jest aż tak trudne do policzenia wbrew pozorom dla arcymistrzów tego pokroju. No tutaj czarne mają dwa pionki więcej i myślę, że spokojnie dałyby radę tę pozycję wygrać. No ale cóż, moi drodzy, tak nie było. Wracamy dalej do partii. Wieża A, wieża z A na G8. I w tym momencie Ding mógł, moi drodzy, zbić po prostu wieżę. Po biciu wieży i HG ma tutaj zagranie jak hetman na C6 i w tym wypadku jest atak tutaj na gońca. Jeżeli goniec by uciekł na przykład na B8, to jest D5 i nie można za bardzo zbić tutaj, bo też jest bicie i na H5, a po przepchaniu czy wybiciu na D5, bez znaczenia większego, ten skoczek po prostu ucieka i białe bez problemu by wygrały te pozycje, więc tu trzeba bardzo uważać. Przejdźmy do partii dalej. No cóż, działo się to, trzeba to wszystko przeanalizować, moi drodzy. Nastąpiło hetman C6. No i ten ruch, jak widzicie, znaki zapytania, bardzo zły. Nepo niestety się rewanżuje, niestety dla niego. Goniec B8. Dlaczego goniec B8 jest zły? Dlatego, że jest jeszcze lepsza odpowiedź. I zobaczcie, co za piękna odpowiedź skoczek F5. Kapitalny ruch ze strony Nepo mógłby nastąpić. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jak wybijemy pionkiem, to hetman zbija na H5 i jest po partii. Jeżeli jest bicie pionkiem wieży, to jest mat. Jeżeli jest bicie wieżą, to jest szach, jest odejście królem, jest bicie tutaj. Grozi bicie z matem, więc F6 się narzuca i jest F3, groźba mata, więc trzeba było hetmanem zbić pionka. Cuda na kiju, by się tutaj taktyczne działy. No lecz tak nie było. Moi drodzy, przejdźmy dalej do partii. Goniec B8. Po tym posunięciu Ding zagrał hetman na B7, a okazuje się, że w tym momencie Ding ma wygraną pozycję. Dlaczego? No bo właśnie, jest bicie teraz znowu na G6, HG i ta sama historia D5. To samo, co wcześniej mówiłem, tutaj po wybiciu właśnie pionkiem jest zagranie skoczkiem. Po prostu skoczek się uwalnia, a jeżeli jest bicie na H5, to jest po prostu bicie tutaj. I w tej sytuacji na przykład, no nie wiadomo co grać, jak będzie nastąpi bicie, to można zbić. Przepraszam, i ta pozycja się po prostu kończy z uwagi nawet na hetman D5, bicie, tutaj bicie, wieża G8, tak, i dajemy tam szacha i wygrywamy figurę, wygrywamy partię. Jeszcze raz powtórzę, niesamowite akcje się działy. No w tym momencie wiadomo, że to jest bardzo dużo nerwów. Nepo po hetman B7 zagrał wieżą na H6, goniec na E4. Pozycja się teraz już wyrównała, co jest ciekawe, ale Nepo popełnia kolejny błąd. Kolejny błąd, wieża F8. I po tym ruchu, w sumie nie wiem po co to posunięcie, może po prostu chciał obronić pionka. Tak po prostu. Zagrał wieża F8, hetman B4, hetman zagrał na D8, hetman C3, skoczek wrócił na G6, czyli już figury wracają, hetman się wycofał, wieża się wycofała, skoczek się wycofuje. Nie wróży to nic dobrego, ale stabilnie. Nepo cały czas tutaj dobrze to przeliczył, jest dobra pozycja, znaczy jest stabilna, nie jest przegrana czarnymi absolutnie, ale białymi również. I teraz tutaj Ding się trochę zamyślił, zagrał goniec G2 i okazuje się, że to posunięcie jest bardzo sprytne, dlatego że grozimy zagraniem D5 i nie można się zasłonić figurą, bo wieża zawsze to zbije. A goniec przy okazji jeszcze raz ukuruje pionka. W tym momencie nastąpiło hetman H4, wieża E2 z obroną pionka i teraz, moi drodzy, zdarzyło się coś nieprawdopodobnego. Nepo Mniaszczy zagrywa posunięcie F5. Jak widzicie już na załączonym obrazku, jest to ruch
fatalny. Jest to ruch przegrywający. Nepo po tym ruchu trochę wstał od stolika, był trochę nieco zmieszany, ale Ding po chwili zbił na e6. No i w tym momencie Niepomniachtchi, zobaczcie, ma 19 minut. Kolejny ruch, jaki wykonał, to wieża H5, co mu zajęło 17 minut. On oczywiście w tym momencie już był załamany pozycją. Stękał, znaczy stękał, no widać było, że po jego minie jest, było widać, że po prostu popełnił katastrofalny błąd i dopiero to teraz to dostrzegł. No cóż, moi drodzy, w tej sytuacji po prostu grożą proste rzeczy. Jeżeli byłoby bicie na G4, to jest D5, jeżeli goniec, to wybicie, hetman wybija, zasłona wieżą, można wybić i po prostu partia jest kompletnie wygrana z uwagi na materiał, koniec gry. Więc Nepo no, zbił tutaj wieżą na H5. Ding oczywiście odbił, jest odbicie i nastąpiło D5 z szachem, król G8 i D6. Jan Niepomniachtchi poddał partię. Ding wygrywa, mecz się wyrównuje w punktach i będzie bardzo emocjonująco. No cóż, ja przyznam się szczerze, cieszę się z tego wyniku, bo kibicuję Dingowi. Lubię tego chłopaka, ale do Nepo też nic nie mam. Ale jest tutaj Ding moim faworytem, wierzę w niego. No cóż, mecz jest ekscytujący, ja biję brawo jednemu i drugiemu panu, bo jest trochę błędów, dlatego dla kibiców to też jest fantastyczna rzecz, no i trochę się dzieje, na szczęście trochę się dzieje, fantastyczne zawody panowie rozgrywają. No cóż, zobaczymy, co będzie w dwóch ostatnich partiach. Jedno jest pewne, te dwie ostatnie partie zostaną rozegrane na pewno. Zobaczymy, czy będzie dogrywka, czy rozstrzygnie się to w ostatnich rundach. Dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia, cześć.